Interesy narodu są przecież nadrzędne nad pani postanowieniami. No proszę, pewnie pamiętamy się. Jeżeli pani będzie wydawać bezprawne polecenia, no to przecież nikt nie zamierza się do nich stosować. Z całą grzecznością wysoki sądzie, nie ma podstaw do tego, żebyśmy zgodzili się. Zarządzam wyniesienie kamer i opuszczenie sali rozpraw przez osoby, które się tego nie stosują. Nie, ja nie zamierzam się stosować w wysokim sądzie. Dla mnie prawa narodu są i tak jednoznaczne, i tak tutaj sytuacja ta jest moralnie wyraźna. Proszę wyciszyć kamery. Odmawiam podporządkowania się bezprawnym. Proszę wszyscy opuścić salę rozpraw. Odmawiam opuszczenia sali rozpraw, ponieważ jest to wybieg zmierzający do wywabienia publiczności z sali rozpraw i uniemożliwienia. Na jakiej podstawie prawnej pan działa? Proszę opuścić salę. Nie ma tego. W innym wypadku użyjemy siły fizycznej. Na jakiej podstawie prawnej? Ksiądzie komisarzu. Proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę. Prosimy opuścić salę. My nie będziemy się. W innym wypadku użyjemy siły fizycznej. Stało się bezprawne w tym momencie, ponieważ są. Proszę opuścić salę. Jestem oskarżony, jak mogę opuścić salę. Zarządzona przerwa. Przerwa jest zarządzona. Przerwa jest zarządzona. Przerwa, proszę opuścić salę. Że prosimy o Sąd zarządził przerwę, więc prosimy o opuszczenie sali. Zygmunt, chodź tu do mnie. Ale może zarządzić przerwę, może. Proszę opuścić salę. Każe panu spuścić swoją. Proszę opuścić salę. Opuszcza pan salę? Nie ma podstawy. Opuszcza pan salę czy nie? Proszę. Niech sąd opuści. Niech sąd opuści, ponieważ sąd cieszy się prawa moralne. Proszę. 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 Pan opuszcza, opuści salę. Pan opuszcza? Jestem chory. Proszę opuścić salę. Oj, ludzie. Nie wszystko to są twarze zgodne z prawem. Proszę panie zastosuję. Nic z królami nie będzie z aliansa. Bierny, nieskaralny. Co to może patrzeć na mnie? Co to jest? Proszę o opuszczenie sali. W innym wypadku użyjemy siły fizycznej. Proszę, kurtka.